Przysięgam Boże, coś wam powiem. Względem czego odnosimy się w naszym życiu? Co jest tym ważnym punktem? Najczęściej my sami. Nasze potrzeby, nasze pragnienia, nasze oczekiwania. Ciągle przed podjęciem decyzji analizujemy, czy damy radę. A gdy coś nas przerasta, to odwracamy się od zadania. Spoglądając w dzisiejszy fragment Ewangelii, zastanawiamy się, co się tam stało. Jak to w ogóle możliwe, że Jezus znalazł się w tym miejscu i powiedział do Mateusza, pójdź za mną. Celnik nie był zawodem mile widzianym. Skoro pracował na rzecz okupanta, to znaczy, że pracował dla kogoś, kto wyniszcza naród. Sprawia, że ludziom żyje się trudniej. Celnikiem gardzono, odrzucano, unikano z nim kontaktów. A Jezus, odchodząc z Kafarną, ujrzał człowieka, czytamy. Dosłownie. Nie widział przeciwnika, zdziercy, bezwzględnego urzędnika, celnika. On ujrzał człowieka. I to jest klucz do zrozumienia dzisiejszej Ewangelii. Nasze człowieczeństwo, które niejednokrotnie przykryte jest różnymi funkcjami, które ktoś musi wypełnić, a zarazem liczyć się z tym, że będzie postrzegane przez społeczeństwo negatywnie. Mateusz, słysząc słowa Jezusa, chyba pierwszy raz nie musiał się wstydzić. Nie musiał patrzeć na siebie i zastanawiać się, co inni pomyślą o nim. To wezwanie sprawiło, że nie odnosił się do siebie, ale odniósł się do Jezusa. To On wezwał go, dostrzegając jego sytuację. Bóg wybiera nas od początku wieków, żebyśmy byli święci i w pewnym momencie naszej historii następuje powołanie. Wybór i wezwanie są bezwarunkowe. To od nas zależy odpowiedź, od tej naszej wolnej woli. I to ostatnie zdanie z Ewangelii jest dopełnieniem. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus wciąż mówił o tym, że nasze zachowanie wynika z postawy serca. Tylko jeśli serce jest życzliwe i pełne miłosierdzia, wtedy owoce będą pełne. Działanie pod publikę zostanie prędzej czy później zdemaskowane. Serio, Bóg nie liczy tego, ile daje na pomoc innym, ale ile w tej pomocy jest mojego serca. Bóg wzywa nas, grzeszników, abyśmy byli Jego przyjaciółmi. Czyni to przez swoje miłosierdzie i przebaczenie, które oferuje nam Jego otwarte, serdeczne serce. Błahaków napisał, mówię o miłosierdziu. Niekiedy najzupełnie nieoczekiwanie i zdradliwie wciska się ono w najmniejsze szczeliny. Niczym woda. A przecież symbolem miłosierdzia jest przebite serce Jezusa, z którego wypłynęła krew i woda, która obmywa nas. Dlatego same uczynki miłosierdzia względem innych ludzi to taka postawa naszej egzystencji. Tylko wtedy jesteśmy świadkami, którzy swoim zaangażowaniem dają świadectwo, że nie tylko wiara, ale też i uczynki są motorem naszego działania.